Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam na puszyste, przepyszne ciasto z truskawkami. Do zrobienia ciasta użyjemy oleju rzepakowego, który idealnie zastępuje masło w wypiekach ze względu na swój neutralny, przyjemny aromat. 3 jajka wbijamy do misy, dodajemy 150 g cukru, 1 łyżeczkę cukru waniliowego oraz szczyptę soli i to miksujemy, aż masa będzie puszysta i taka bardzo jasna. Musi zdecydowanie zwiększyć swoją objętość i być gęsta. Wlewamy 200 ml oleju cienką stróżką, a następnie 200 ml mleka. Miksujemy wszystko do połączenia. Do misy przesiewamy 340 g mąki oraz 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Miksujemy, ale już na takich wolnych obrotach miksera i bardzo krótko, tylko do połączenia się składników, żeby ciasto nie wyszło po upieczeniu twarde. Na koniec mieszamy szpatułką. Gotowe ciasto przelewamy do blaszki 24x24 i na wierzch wykładamy obrane i pokrojone na mniejsze kawałki truskawki 500 g. Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 45 minut do suchego patyczka. Po lekkim ostudzeniu można posypać ciasto cukrem, pudrem i gotowe, przepyszne, puszyste, wilgotne ciasto dzięki zawartości oleju oraz mleka jest zrobione. Polecam, idealnie sprawdzi się na początek lata. Olej rzepakowy, który jest tutaj użyty, ma neutralny, przyjemny aromat oraz jest zdrowszym zamiennikiem masła ze względu na dużą ilość kwasów nienasyconych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, polecam ten przepis i zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam!